Twórcy Minecraft Legends obiecali, że co miesiąc będą dodawali nową minigrę, nowe wyzwanie i zgodnie z obietnicą w maju dostaliśmy ucieczkę. Tylko nie chodzi tu o ucieczkę naszą, tylko naszych ziomków. Pigliny więżą nasze ziomki i różne moby, a my musimy rozwalać ich bazy, żeby ich odblokowywać i na końcu rozwalić bossa bastionu, niezniszczalnego. O nie, uwięzili naszych ziomków! I nadchodzę ja! Ale zrobili przejścia! Nowa melodyjka? O, ale mało ich jest, ty. Można usuwać netherrack, można zbierać więcej, ty. Teraz zbiorę, kurde, no co ja będę. Aż tyle? Dobra, zbieram sporo. Ty, ale jak to wygląda? Mam wioski, do których mogę się typać, nawet mam outposty. Muszę niezniszczalnego pokonać w ciągu godziny. Horda bastionu, duża baza. Tu mam tego. Czekaj, tu jest niezniszczalny? Ty, tu są... Aha, ja tu odblokowuję jednostki! Ej, to zarąbiste to jest! Im dalej idziesz w las, tym mocniej. Czekaj, ten gość. A krzyli potrzebuje tam wejść. Czyli potrzebowałbym chyba creeperów, albo czegoś po prostu mocnego. Na przykład tego gościa. I również szkielety bym sobie wziął. Ty, ten outpost jest pusty. Tu nic nie ma. Czemu on jest pusty? Tak specjalnie? Że ja go tutaj właśnie rozwaliłem przed chwilą? Jakby w tej kascence? Ty, no niektórzy mówią, że to jest trudne, inni, że łatwe. Na pewno wygląda ciekawie. I wydaje mi się, że raczej będzie łatwe. Żuczek, czy on się tu może przydać? Chyba nie bardzo. Chociaż przy bastionie, ty, chodź. Przy bastionie się przydasz. Ale tam wlecę na hama. W ogóle jak widzicie, pewnie nowe skiny dodali. No dobra, no to klasyczna procedura, włazimy na górę. A jakieś klatki tu może są, żeby ich uratować? Bo na razie to ja nie widzę, ale muszę spanować więcej brukowych. O, a tu akurat jest... drzewko skamieniałe. Mało, myślę, że więcej będzie. A co jest tym oceanem? Jaki limit? Ty, ja mogę wszystkich ze sobą nieść. Jo, panie, z taką armią. Dobra, wrazimy tak. Wajcie, zbierajcie szybko, bo potrzebuję kolejnych. Tu na górę. Dobra, weź, usunę się ręcznie. I pyk na górze. Dobra, teraz tutaj włażę ja. No weź. Nie umiesz tu wejść? O Jezu, nie umiesz potem włazić. No, nie umiem potem włazić. A myślałem, że będzie umiał. No, czekaj. Nie pijcie tego, nie pijcie tego, nie, zostaw tego, zostaw to, przystań. Masz tu mur. Murek se bij. A w środku murku? Pyk. Jeszcze aleje macie. Macie co bić. Dobra. I teraz? Pyk, odwołaj. No i sio, wszyscy są na górze. Zarąbiście. Po co ja mam się tutaj tłuc przez jakieś nie wiadomo co? Nie bicznie. Dobra, muszę tu oczyścić. Na spokojnie. Tutaj się biją z nimi. Może im pomogę? Albo nie! Dobra, panowie, dobra robota. To może od razu portal. Nie ma co. Ty, no ten portal taki mocny to nie jest. No jest super, on padł. Ej, tam była klatka. Tam rzeczywiście była klatka, można ich uwolnić, żeby ci pomogli. O, dostałem diaksy za to. I oni tu są. Ej, zarąbiście, ty. A jeszcze gdzieś jakaś klatka była? Chyba tylko jedna. No, a teraz mogę spawnować szkielety, mogę zbierać diaksy. Mam tutaj upgrade'y. Ty, czekaj, to redstone. Żeby był redstone, potrzebowałbym zombiaków. Ty, nie, no nie. Nie będę grał pod Redstone Launcher. Bo potrzebowałbym też innych zasobów, między innymi na przykład ochrony, węgla. Czekaj, co ja teraz mogę zrobić? Tego gościa, ewidentnie. Jeszcze dużego planka bym wziął. Ty, to są skrzynie! Dawaj, otwieraj. Lapis! Ej, przydatne. Dobra, co my tu mamy? Ej, znowu zarodnik. Dobra, niech tu sobie rozwalają, na spokojnie, tutaj pigliny. Ale szkielety! Nie podchodźcie tak blisko. Ty, no jeszcze nawet nie śpieszę. Jakby minęło 9 minut, ja w sumie na początku dużo gadałem. Dobra, robimy znowu to samo, ty. Chociaż mógłbym nie doskoczyć. Nie, to zrobię inaczej. Czekaj, zróbmy tak. Tak, hop. Nice. Dobra, pyk, pyk. Włazimy tak. Hop. Pany. Dobra, czyście tutaj. I przywołujemy naszych. Dobra, super. Odwołaj. I wszyscy już tu są. Oprócz szkieletów, których nie przywołałem. O, ty, oni mur mają. Jak ja przez ten mur mam przejść? Tu gdzieś jakieś wejście musi być. Ty, powiedz z tymi, gdzie ty masz bramę.
Po drugiej stronie. Pierwszy raz widzę, żeby to miał jakiś mur. Znaczy na trailerach było. To może... Może to było nagranie stąd właśnie? Nie wiem, golemy... Poumierały, ty. Pozatwiali ich tymi grzybami. Dobra, to tu mamy mały problem, musiałbym przejść naokoło, albo... Może tu jakoś da radę. Ale te typy to jest artyleria. Przecież one są jak szkielety. Pyk, pyk, pyk. Strzelają we mnie. Jakby no mógłbym z drugiej strony po prostu podejść bez problemu, ale... Tak chyba będzie szybciej nawet. Panowie, panowie, panowie. Nie, nie bawię się tak. Szkielety wiecie co robić. Tylko nie spadajcie, was proszę, nie spadajcie. Załatwią ich? Chyba ich powoli załatwiają? Dobra, ja robię więcej kobli. Ej, nawet te wieżyczki walą. Ej, ładnie walą, ty. Jak mało to życia ma. Dobra, wbijamy się. Kilka tu postawię, bo będą je bić na pewno. Dobra, spoko, ten się zbudował pierwszy. I boom, załatwione. Teraz walimy ich. Ja pomogę, pomogę, pomogę. Dobra, spoko, leżą. No to teraz portal. Chociaż mogłem najpierw te spawnery rozwalić. O, ty. Ty pomóż, ty pomóż. On tu nawet bił tą wieżyczkę cały czas. Przez ścianę. Czemu ty bijesz? Nie bij muru, nie bij muru. Tu. A w sumie nawet mogłem wejść, uwolnić go i wtedy on by rozwalił mur. Ale to by we mnie walili, to by było trudniejsze akurat. Ty no, bij to bij, portal. Nie mury, co ty robisz w ogóle? Hopie, odwróć się i strzelaj tam. Panie. Aaa, nie mogę go kontrolować, bo go nie mam. Aha, super, masz 45 minut, no. Nie, żeby coś, ale za trudne to nie będzie. No i super, mam gościa, ty. Świetnie. To tak właściwie, wiecie co? Ja mogłem tak właściwie od razu iść na niego. No bo co jeszcze potrzebuję? Mógłbym zrobić inne pragolemy. A tak właściwie to, co jest mi najbardziej potrzebne? Dużo struktur. Po prostu. Czyli dużo kamienia i dużo drewna. A tu wieże moce można robić w ogóle? Tu wieżyczki ile kosztują? A tyle samo, co w kampanii. Czyli bardzo dobrze. Wiecie, że ja tu żukiem po prostu mógłbym to strzizować? I usuwać netherrack? I po prostu tam wlecieć do niego? Do środka? I go rozwalić strukturami całkowicie? Ale może nie będę tak robił. Chodźcie tu. Jak biegną? A ci z drugiej strony pobiegli. Trochę dziwnie to wygląda, jak tak biegnął. Ale fajnie, że oni podążają jakby tą samą ścieżką co ja. I wtedy jakby mniej więcej nie spadają. Czasami. Oh no. No. Nie. O nie, panie. Weź wyjazd z tym. Weź, gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Dobra, rampa, włazimy. Po kolei rozwalone, po kolei. A ja muszę nedera usuwać. Na szczęście mam sporo alejów. Jak te aleje będą bić. Okej, szkiety tu strzelają przez mury. Dzięki temu nie będzie za dużo jednostek w środku. O, tu jest gość do naprawy, czyli struktura do naprawy. To zrobi się, że ją zdejmiemy już tak szybko. Ten chłop rozwala... Mury? Nie rozwalaj murów, ty, pomóż tam. O, rozwalił. Weź, kościu, ty się nie słuchasz w ogóle mnie. Wy, daj wy się radę tu wejść. Może, tędy, tu. O, dadzą rady, dobra. Bijcie to dziadostwo. Bo to mnie strzela cały czas. A ty, gościu, byś strzelił w coś pożytecznego. Tam na przykład byś strzelił, chodź, tu. W to dziadostwo. A tu mamy problem. Chyba trzeba się wycofać. Dawaj, pyk. Przebiegnę przez lawę. Na moich ludzi wszystko. I pyk. Dobra. Nie, żadna lawa. No tak. Chciałem ich ratować, a wleźć do lawy. Trzeba trochę więcej szkieletów. Za dużo tam jest tych piglinów. Ale te jednostki są tanie, ja walę. Przecież PvP to 15 diamentów trzeba na jednego szkieleta, tutaj tylko dwójka. Przecież to jest nic. Dobra, najpierw w nich, bo ich jest troszkę za dużo. Najpierw trzeba ich rozwalić. Z czym tutaj troszkę pomogę, o ile mogę. Dobra. Ej, oberwałem mało, tak to już bym leżał na legendarnym. Dobra, już prawie leżę. Wy. O, tamto jest rozwalone. Zarąbiście. Tylko tutaj moje ziomki również zostały rozwalone. W dużej części. Szkiety. Tu. Nie struktury. Nie umiecie struktur bić dobrze. Dobra. Rozwalają ich. Zarąbiście, ty. Dobra, rozwalajcie to, co naprawia.
Magma Cube! W ogóle dopiero niedawno odkryłem, że on te Magma Cube spawnuje i że one tutaj są. Jakby szukałem w kilka gry i znalazłem coś takiego jak Magma Cube, i sobie myślałem, co oni Magma Cube chcieli dostać, dodać, a nie dodali. A potem patrzę, ty, on jest w tej grze, jednak. Ty, brama mnie nie zatrzyma, co ty? O, tu mogę usuwać, tu będzie łatwiej. W ogóle po co ja zbieram złoto? Coś za nie mogę zdobyć? Nie, myślałem właśnie, że jak to złoto zbieram, to mogę wieżę mocną na przykład postawić. Kupić. A to jednak nie ma. Dobra, po kolei lecimy. Rozwalamy wszystko. Tak po połowie jest mniej więcej pół szkieletów, pół tych golemów. Łatwiutko, ty. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę mniej struktur niż w prawdziwej bazie. Jakoś nie wiem. Wydaje mi się, że jest ich mniej. Ty gościu, czy ty zawsze będziesz walił te mury? Ty weź walnij w coś pożytecznego. Klikam lewym, żeby oni mogli, jakby wiecie, jak celuję, to klikam lewym, po prostu szarża, żeby oni mogli też bić piglinę. Ale najwidoczniej muszę używać prawego, specjalnie na nim, żeby on się skupił na jednej rzeczy. Bo tak to on będzie walił mury po prostu. Weź, rozwal to dziadostwo. Nie chcę tego tutaj. Oj, szczególnie, że mi nawala właśnie w mojej jednostki. Dobra, tam robimy nowe, nie? Dobra, doszedłem do bramy. Już tak właściwie zaraz mogę go rozwalać. Ty no, jakby... Easy peasy. Dawaj, tutaj pousuwamy sobie. Żeby były struktury w środku. Ty weź to bij, a nie mury. Tutaj tak. Żeby tu zahaczyło. No jest super. Dobra, włazimy, włazimy, zarąbiście. Tutaj trzeba coś postawić. Dobra, odwołujemy. Dawaj, tutaj trochę wyczyścimy. Będzie strzelał, będzie strzelał. Dobra, ty, ja wiem, jak ty bardzo uwielbiasz struktury, więc zrobię ci tak. Jesteś zamknięty, chłopie. Uj, tak nie? Trochę przesadziłem, trochę za bardzo go zamknąłem jednak. Dobra. Bijcie go. Przecież nie, muszę... Specjalnie na niego, prawym przyciskiem. Pyk. Bo inaczej będą bić portal. Chłopie, co ty w ogóle robisz? Stoisz sobie na murku i go bijesz. Jaki typ? Oh no, oh no. Dobra, jednak nie ma tragedii, jednak nic się nie dzieje. Więcej muru. Mógłbym też wieżyczkami go spamić, ale mam dużo diamentów, no to wiecie. Można albo tak, albo tak. O, jeszcze te! Golemy tu są! No to wiecie, jak padną, to wiadomo. Będzie więcej szkieletów. Ty, ten gość tak właściwie nie był mi potrzebny. Po prostu szkielety, same szkielety i tyle. Naprawdę. Przecież samymi szkieletami ja go tu rozwalam. Co on w ogóle bije tutaj? Czemu on bił w ścianę? Swoim najlepszym atakiem. Mordo, ty tu masz łeb. Na pewno uszkodzisz ten portal. Jezu, jak on jest prosty. Gościu, jeszcze ci wieżyczki postawię. Nic nie zrobisz. Ty, jaki grad strzał. Ja walę. 50 szkieletów, 50 szkieletów. I wszystkie w niego walą. O, we mnie się... Oleś... Ale poleciało! Ej, zniknęło. Dobra. Leży. Kurde, no... Ja walę. Ale to jest proste. Ale to jest proste. Walisz jedną bazę, odlokowujesz szkielety, lecisz na bossa od razu. Ten pierwszy z kamienia, on głupi był strasznie, on bił tylko mury. Trudno było mu cokolwiek powiedzieć, żeby jakby... No, bił to, co trzeba. Jakby nie jest to jakiś wielki problem, wystarczy po prostu wziąć centralnie do niego podejść i mu powiedzieć, weź atakuj to. Ale za każdym razem trzeba było to robić, przy każdej strukturze. A jak nie, to on będzie bił po prostu... Mury. No i super, ty, mamy ptaka, wielkodziób, uciekinier z więzienia. Nowe skiny dodali, w ogóle. Kurde, drogie, drogie, patrzcie. Jest. Weź, weź mi z tym. Tygrys jednorożec, o mój Boże. Tygrys jednorożec. 660, ile to jest? Zobacz w sklepie. Wy to będziecie, będziecie to widzieć. Tak z 16-18 zł by to było, kurde. Trochę wstyd. Wstyd, że to kupiłem. Nie no, ale patrzcie, to wygląda zarąbiście. Co nie? A dla prawdziwych gamerów, RGB Ranger. Jak i również RGB Koń. Co tu jeszcze jest? Wykwintny strażnik pustyni. I tu dalej do niego, jakby w zestawie, opancerzony tygrys, znaczy w zestawie. No, wygląda bardzo podobnie. Jest Phantom Ranger, całkiem spoko wygląda, i Phantom Horse. Również jest Meadow Guardian, okej, to będzie do tego tygrysa tutaj. No w sumie Meadow też jest. Jest Lava Warrior i Lava Bird, ale ja tego Warriora sobie połączyłem z koniem właśnie. Ja ptaka nie użyłem, no to jakby nie będę go kupywał przecież.
Steampunk Magnus. Patrzcie. On ma nawet taką fiolkę zieloną. Ale zarąbiste to jest, ty. I Steampunk Beetle. On świeci? Ale dziwnie to wygląda, ale... Nie wiem. Ten mi się podoba, mój. I ten brązowy też mój. Nie wiem, chyba sobie go kiedyś kupię i tak. Tak się zastanawiałem, kupiłem sobie monetki i było mi stać na wszystko we sklepie. I tak się zastanawiałem, kupić wszystko czy nie? Stwierdziłem, nie no, może jeszcze coś dodadzą. I rzeczywiście. Z tym update'em też dawali jakieś tam naprawy. Między innymi podobno naprawili wioski, że teraz jak je atakują, no to nie niszczą ich tak od razu na legendarnym. Czy to jest prawda, to się dopiero dowiemy. Jakby jeszcze tego nie testowałem. No tak jak mówiłem, oni tu potrzebują czasu, powoli to będą naprawiać. Zastanawiam mnie, ile tutaj za rok będzie skinów. My po prostu będziemy przewijać i to się nie będzie nigdy kończyć. Ale jakby spoko, będziemy mieli wybór, tak? Nie musimy przecież wszystkiego kupywać, nie? Także tak, ogólnie jak dla mnie jest to ciekawsza opcja chyba, a raczej jakby na pewno coś innego. Jakby tu był jeszcze wybór poziomu trudności i można byłoby sobie wziąć jakieś legendarne czy coś takiego, albo nawet wyżej, byłoby to znacznie ciekawsze, bo tutaj tak właściwie mogę to przejść w nawet 15 minut. Tak właściwie. Wiecie co? Nawet zrobię taki odcinek. Spróbuj to przejść jeszcze raz, tylko jak najszybciej. Także na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.